Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji bez celibatu. Tym razem 92. Odcinek. Przypomnę tylko, że w ramach tej audycji dyskutujemy na tematy wszelakie: polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, filozoficzne, ale również teologiczne i oczywiście światopoglądowe. I to wszystko próbujemy robić zawsze z perspektywy biblijnej. Czy nam się udaje to, czy nie? To proszę ocencie w komentarzach. A dzisiaj ze mną są Filip Kegel. I Robert Miksa. A ja jestem Sławek Zawacki. Panowie przychodzimy do dyskusji na temat, no właśnie, spodziewalibyśmy się, żebyśmy, że będziemy dzisiaj rozmawiali o świętach Wielkiej Nocy, ale pójdziemy trochę mocniej. Chciałbym porozmawiać z Wami, dlaczego jako chrześcijanie uważamy, że tylko Jezus jest właściwą drogą i dlaczego inne religie nie są tymi właściwymi. I tutaj chciałbym przytoczyć, może nie zacytować, ale przytoczyć słowa największego apologety ateizmu, jeżeli tak możemy powiedzieć, czy jednego z największych apologetów. Richard Dawkins w książce Buku Rejony mówi, że jeżeli urodzisz się w Stanach Zjednoczonych, albo w Europie, no to jesteś faktycznie wyznawcą chrześcijaństwa, jesteś wyznawcą Jezusa, ale gdybyś Urodził się na przykład w Afganistanie, to wszystko wskazuje na to, że byłbyś muzeumaninem. Innymi słowy, mówi, to w co wierzysz, zależy od tego, gdzie się urodziłeś. A my jednak uważamy trochę inaczej. W sensie, może nie podważamy tego faktu, ale dajemy sobie prawo do wyłączności i do mówienia tego, że tylko. Chrześcijaństwo i tylko Chrystus jest właściwą drogą. I teraz przechodzę już do konkretnych pytań. Właściwie chciałbym tworzyć dyskusję. Czy to nie jest aroganckie? Aroganckie wobec wielu, wielu setek lat albo tysięcy lat tradycji żydowskiej, trochę od krótszej oczywiście tradycji muzułmańskiej, znacznie krótszej niż chrześcijańskiej, ale też wobec wielu religii wschodu, które istnieją dłużej niż judaizm, że mówimy. Że to jednak Chrystus jest tą jedyną i właściwą odpowiedzią. Poruszyłeś tyle wątków, tak że... jest. <noise> nie wiadomo od którego zacząć. Ja bym zaczął od tego, bo bardzo mi się podoba ten argument. Znaczy, on obdarza naiwność i ignorancję albo nawet arogancję do Kinsa, kiedy mówię o tym, że to w co wierzysz wynika z tego, gdzie się urodziłeś. No, tam jest źródło tego, a nie twoje przekonania, bo kiedy myślę sobie o nim. To chciałbym mu zadać pytanie, a pan to, co w północnej Korei się urodził, czy w Albanii może, mhm. w latach, gdzie tam, gdzie pan... No, urodził się w chrześcijańskim kraju, a jednak jest ateistą, czyli jest możliwość samodzielnego wyciągania wniosków i e, racjonalnej argumentacji i dochodzenia do swoich przekonań. Bo ateiści a ateiści myślą samodzielnie, nie? nie to co ludzie religijni. Tak, no właśnie, <laughs> czyli tak, ateista. No to jak to jest, że ateiści pojawiają się w krajach, które są religijne, niezależnie od tego, czy chrześcijańskie, czy nie. Więc ten argument jest po prostu, dla mnie jest ilustracją tego, że pan Dawkins, on po prostu nie chce wierzyć w Boga i będzie, jak to się mówi, jak się chce psa uderzyć, to kij się znajdzie. Mhm. Używa wszelkich możliwych środków. Ale niestety czasem trafia na spruchniałe kije, i te argumenty trafiają jak grochu ścianę, i nic z tego nie wynika. No dobrze, ale fakt jest taki jednak, że dominacja chrześcijaństwa to Ameryka Północna i Europa. No południowa też, no ale gdybyśmy wybrali się właśnie do Azji albo gdzieś do Afryki, no to tam chrześcijaństwo już nie jest dominujące. Innymi słowy, dawanie sobie prawa do ekskluzywności. I ignorowanie tego, że w innych częściach świata ludzie rodzą się i nawet nie mają szansy poznać Jezusa, no, to to wzbudza kontrowersje. I z drugiej strony, jak rozmawiać na przykład z muzułmanami, którzy myślą dokładnie tak samo jak my? To znaczy, oni myślą, że jedyną odpowiedzią na ludzkie potrzeby albo jedynym objawieniem prawdy jest to, co Mahomet napisał w Koranie. Wiesz, no ja bym powiedział, że po to właśnie jest misja. Kiedy patrzymy na pierwszy kościół, no to widzimy, że on był szalenie zaangażowany misyjnie. Szczególnie wystarczy spojrzeć na dzieje apostolskie i od razu powiedzieć, ale chodzi mi o to, że w dziejach apostolskich, czyli tej księdze, która opisuje początki chrześcijaństwa, widzimy ekspansję chrześcijaństwa na terenie Izraela, ale później na terenie Europy również. Natomiast z historii wiemy, że apostołowie... No nie apostopawał, tylko inni, Tomasz czy inni, udawali się nawet do Indii, do Afryki. Więc, jakby to przekonanie o tym, że ta dobra nowina o śmierci syna Bożego, który wziął na siebie odpowiedzialność na za nasze grzechy, musi być rozpowszechniona. No właśnie, była odpowiedź na Twoje pytanie. Dlatego właśnie istnieje misja. Ja bym też w tym kontekście zwrócił uwagę na coś, co może nie, nie odpowiada tak w 100% na ten, powiedzmy, argument, tak. ale chyba jest pomijane często, że no właśnie ta sytuacja, że chrześcijaństwo to jest zasadniczo Europa i Ameryka Północna, ewentualnie no teraz już też Południowa no to to się dynamicznie zmienia, nie? I wręcz jest tak, że na przykład w Europie Zachodniej no widzimy, że chrześcijaństwo naprawdę ma się nie najlepiej, w tym sensie, że w krajach zachodniej Europy no po prostu mniejszość populacji regularnie jakoś praktykuje chrześcijaństwo i jakkolwiek poważnie to traktuje, o tyle w tych krajach, które właśnie my tradycyjnie kojarzymy jako... Innowiercze tak. gdzieś tam w Azji, w Afryce, w, w innych częściach świata, to tam to chrześcijaństwo się rozwija bardzo dynamicznie, i chrześcijaństwo jest. Jakby to ująć, najlepiej, najbardziej uniwersalną albo najbardziej rozproszoną religią. W tym sensie, że mhm. oczywiście widzimy, że jest jakaś relacja między tym, gdzie się urodziłeś, a co wyznajesz, ale jednocześnie chrześcijaństwo z, z tych różnych wielkich religii świata, islam buddyzm, hinduizm, no już nie mówiąc o judaizmie, chrześcijaństwo wydaje się być najmniej powiązane z narodowością czy z kulturą. Ono odnajduje się w każdej kulturze. Tak. Nie? Zdaje się odpowiadać na potrzeby po prostu ludzkie. To jeszcze nie oznacza, że ono jest na pewno prawdziwe, żeby nie było. Chociaż ja wierzę, że jest. Ale ja bym się spodziewał, że gdyby rzeczywiście Bóg się bezpośrednio objawił ludzkości, odpowiadając na te uniwersalne potrzeby człowieka, to, że to objawienie, by, by łatwo się odnajdywało w bardzo różnorodnych kulturach. Mm -hmm. I to widzimy w chrześcijaństwie. Nie? Więc to, to często gdzieś tam znika w tych dyskusjach. A myślę, że jest bardzo ważne. Z tym, że ja myślę, że trzeba uważać też, w którą stronę gdzieś pójdziemy z tym argumentem. Ponieważ za chwilę wylądujemy na bardzo grząskim gruncie, próbując udowodnić, że ponieważ chrześcijanie są wszędzie, to oni mają rację. A oczywiście statystyka nie decyduje no, o prawdzie. Jasne no To tak samo jak, no nie wiem, na no pewno odkrycia w, w nauce, w ekonomii, w życiu pojawiają się w pewnych częściach świata, w innych nie. I jakby tutaj nie ma, no Pan Bóg zdecydował, że Ewangelia pojawi się, czy w ogóle cała ta historia o odkupieniu, ona się pojawi na terenie Izraela, a później Jego. Uczniowie, uczniowie Chrystusa będą tymi, którzy są. to dalej. No ale właśnie też w tym kontekście, <laughs> no, nie, nie tylko chodzi o to, co się dzieje teraz na świecie, ale też o historię, bo, bo my kojarzymy, no właśnie, że no, zasadniczo pewnie pierwsze kilkanaście wieków, no to chrześcijaństwo było w Europie, potem trafiło hmm. do Ameryki Północnej, ewentualnie w ostatnich dziesięcioleciach coś się zmienia. Ale to jest tak zawężona perspektywa, no bo przecież chrześcijaństwo, no właśnie, ono się zaczęło na Bliskim Wschodzie. Na, na terenie dzisiejszego Izraela. E, zaczęło się rozchodzić we wszystkie strony. My najbardziej kojarzymy historię europejską, rzecz mm. jasna, mieszkamy tak. w Europie, ale równie szybko chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać na południe, w mm. Egipcie i jeszcze dalej, ale też zaczęło ruszać na wschód. I te mm. historie może kojarzymy jeszcze mniej, ale historia mm. chrześcijaństwa w średniowieczu, w całej Azji, aż do Chin, mm. to, to jest historia zapomniana, a bardzo bogata. Nie? Mm. Więc. E, to nie jest tak, że to jest religia białego człowieka czy, czy Europejczyka. No, wracam do tej pierwotnej kwestii. Czy to nie jest aroganckie, że, żeby mówić, że to Jezus jest tą jedyną odpowiedzią, albo że to, co mówi Jezus, jedynie jest prawdziwe? No to ja bym chyba zaczął od y, takiego spojrzenia, jakie jest alternatywne. Mm -hmm. Alternatywne rozwiązanie, to znaczy dość popularny sposób mówienia jest taki. Sam pamiętam, kiedyś mieliśmy spotkanie tutaj na terenie Trójmiasta z przedstawicielami różnych religii, które tutaj funkcjonują, i przybył pewien człowiek, który był przedstawicielem Hare Krishna. Mm -hmm. No, i on zaczął tak pięknie opowiadać, że te wszystkie religie to jest tak jak łąka, na której są różne kwiaty. Jedne są takim kolorze, inne w takim. Jedne są niskie, drugie są wysokie. Tak. Ale to wszystko tworzy jedną piękną łąkę. No, i teraz no, to, to jest dosyć powszechny argument. On najczęściej pojawia się w postaci ilustracji tego słonia, do którego kilku ślepek podchodzi. Jeden łapie go za nogę, drugi za ogon, trzeci za trąbę. I każdy ma swoje zdanie na temat tak. tego, jak wygląda słoń. Natomiast oczywiście wszyscy wiemy, przecież to jest oczywiste, że słoń no, nie wygląda tak jak noga, tylko to jest jego część, tak. a tak naprawdę jest dużo większy. I bardzo ciekawą obserwację przedstawił Leslie Newbegin. To taki misjonarz, który prawie 30 lat spędził w Indiach. I on mówi, że tam też słyszał tą ilustrację i dopiero po jakimś czasie dotarło do niego to, że człowiek, który mówi w ten sposób, mówi, że religia nie jest tak jak noga, czy tak jak ogon, czy tak jak trąba, tylko religia to jest coś do dużo, dużo więcej. Tam on mówi, że to wcale nie jest. Skromniejszy, pokorniejszy sposób myślenia, ponieważ ta osoba mówi, wy wszyscy przedstawiciele tej religii, tej religii, tej religii, tej religii, uważacie, że macie rację, a wy nie macie racji. Ja mam rację, bo ja mam ten prawdziwy obraz ja widzę całego słonia, wy widzicie tylko kawałek. Więc de facto takie mówienie o tym, że y, prawda nie jest ekskluzywna jest arogancją, ponieważ też jest tak. swojego rodzaju formułowaniem swojej prawdy i powiedzenie wasza prawda jest do niczego, moja prawda jest prawdziwsza. Tak samo się czasem używa tego obrazu, że Bóg jest na szczycie góry. Nie? Tak, I my tak. wchodzimy no. różnymi drogami, z różnych stron. Mm -hmm. Może też słyszałem takie sformułowania i to no, od przywódców chrześcijańskich, chociaż może niekoniecznie z takich konserwatywnych protestanckich kręgów, mm -hmm. którzy mówią o tym, no tak, Jezus jest uprzywilejowaną drogą do Boga, jest tą najlepszą drogą do Boga, ale mogą być też inne drogi. Mm -hmm. e, więc każdy wchodzi gdzieś tam po swojemu na szczyt góry, na którym jest Bóg. No, ale kto może stwierdzić, że tak jest? No, tylko ktoś, kto na przykład już jest na tym szczycie. I obserwuje, że tutaj gdzieś tam się skrabie chrześcijanin, tak. tu się skrabie muzułmanin, tu się wspina buddysta. I ja widzę i ja wam powiem, wy wszyscy idziecie w tę samą stronę. Nie? Tak. Więc, więc kim musiałby być taki człowiek, który wygłasza nie takie mam, osądy? No ale wiecie. Yy, gdybym wam zadał pytanie, jak dużo apologii yy, islamu czyteliście? Ile razy w życiu czytaliście Koran? Ile apologetów właśnie islamskich? Rozmawialiście z nimi i tak dalej. To co byście mi powiedzieli? Zdarzało się. Zdarzało się. No nie, chodzi mi o, chodzi mi o to, że my wszyscy, my wszyscy ludzie wierzący, wierzący w jakąś ideę, jakby najbardziej znamy swój teren. A nie znamy tych innych terenów, e, tak naprawdę. No, no. Tak samo jak myślę, że nie, nie mało kto z nas zaczytywał się w, w jakichś pismach rabinistycznych. E, tak samo mocno jak, nie wiem, Stary czy Nowy Testament. A jednak dajemy sobie prawo do tego, żeby mówić, to my odkryliśmy prawdę. I teraz wrócę jeszcze do, chcę podsumować to, co powiedziałeś, tu, Robert, bo myślę, że to jest bardzo ważne, e, że faktycznie jest tak, że nie da się w tym świecie funkcjonować. W sposób y, nawet nie my, bez y, przyznawania sobie y, prawa do tego, że mamy rację. Mm -hmm. I, I że, że tą to, to rację, którą wyznaję, że to ona jest tą właściwą racją, bo nawet jeżeli mówię, że wszyscy mają rację, to znaczy, że mm. wyznaję mam w sensie swój logicznym pogląd. mam swój pogląd, e, okay. więc y, 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 atakowanie chrześcijan y, za to, że są przekonani, że to akurat oni mają rację, chociaż to źle brzmi ale jest po prostu niewłaściwe w sensie logicznym się to nie spina no, ale wróćmy no I jeszcze zanim przejdziemy ja bym jeszcze rozwinął troszeczkę tą, ten, ten sposób myślenia czy argumentacji ponieważ wielu ludzi mówi no tak ale jak się patrzy na te wszystkie religie to właściwie one wszystkie mówią o tym samym że on to właściwie no to to, czy to nie jest tak, że to jest ten jeden Bóg? Hmm. I ktoś miał taką obserwację, mówi: No tak, patrzymy na różne kraje na świecie i patrzymy: no tu jest kapitalizm, tu jest socjalizm, tu jest komunizm i oni wszyscy mówią o, o pewnego rodzaju ekonomii. Więc ponieważ wszyscy mówią o ekonomii, to, to właściwie wszyscy mają rację. Nie? No, no. No, no tak nie jest, nie? Czy to patrzymy kapitalizm z komunizmem, ma. Nic nie ma wspólnego. Niewiele wspólnego, chociaż dotyczy zarządzania jakimś majątkiem, nie? ale niektórym tak się wydaje, że o tu jest słowo Bóg i tu jest słowo Bóg, to to jest tak naprawdę to samo. Nie? No, no nie jest to samo. Takie peryferyjne elementy może są wspólne, bo chodzi nam o dobro człowieka, na przykład, ale te zasadnicze elementy to są sprawy fundamentalnie różniące nas i, i, i myślę, że trzeba dać sobie prawo do tego, żeby dyskutować o tym, no bo w ten sposób my. No, coraz lepiej poznajemy tą prawdę, nawet jeżeli, nawet jeżeli mamy rację w 100%. Mhm. To nasza. Początkowa czy pierwotna perspektywa jest tylko częściowa. Mhm. I my tą stuprocentową prawdę poznajemy, poznajemy ale tylko w kawałeczkach, nie? A później dzięki dyskusji z osobami, które nie zgadzają się, szczególnie z nimi, które nie zgadzają się z nami, zaczynamy sami, sami zadawać sobie pytania i coraz lepiej zaczynamy rozumieć to, w co sami wierzymy. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem takich dyskusji tak. apologetycznych dyskutowania. Natomiast ta polityczna poprawność, która mówi, nie możesz nikomu powiedzieć, że nie ma racji, nie możesz powiedzieć mu, że ty masz rację, no, no to jest. To, to, to zabija rozwój w ogóle. Tak. Nie? Więc. Też ja do tej sprawy podchodzę, bo tak wracam myślami do tego pytania, czy my się rzeczywiście wczytywaliśmy w Pisma Arabinów tak. albo jakichś uczonych muzułmańskich. I myślę, że pytanie jest zasadne, nie? Czy rzeczywiście tutaj. No, poznaliśmy te wszystkie opcje, żeby stwierdzić, że wybraliśmy najlepszą. Choć tak tylko dodaję na marginesie, moim zdaniem, islam nie jest dobrym przykładem. O tyle, że islam też buduje tak, jakby na chrześcijaństwie, w tym sensie, że muzułmanie powiedzą, tak, tak, my też wierzymy w Jezusa. Mm -hmm. Po prostu wy z Niego zrobiliście Boga wbrew temu, kim On był, ale my też wierzymy w Jezusa, On był prorokiem, no a po Nim przyszedł jeszcze Mahomet, On jest ostatecznym prorokiem i wręcz Jezus zapowiadał, że przyjdzie Mahomet, no bo przecież powiedział, że przyjdzie inny pocieszyciel mm -hmm. po Nim jeszcze. Nie? I oczywiście tak. z Ewangelii Jana wynika, że to jest Duch Święty, no ale muzułmanie twierdzą, że to jest o Mahomecie. Więc, żeby... Żeby islam był prawdą, to nauczanie Jezusa też musiało być prawdą. Nie? Ale jeżeli nauczanie Jezusa jest sprzeczne z nauczaniem islamu, no to to się jakby za zawala pod własnym ciężarem. Mhm. Nie? A islam też jest o tyle przykładem ważnym, że to jest druga największa religia na świecie. Ja tak. więc to, już, no, to już nam coś mówi. Natomiast taką bardziej ogólną myśl, ja mam taką, że e, znowu ja wiem, że to są takie argumenty z intuicji, mhm. e, ale one są zasadne do, do pewnego stopnia. To znaczy, wracam do tej myśli, że jeśli prawdziwy Bóg, albo bogowie, albo jakaś wyższa rzeczywistość, jakkolwiek, ale zostańmy przy Bogu, miałby się objawić ludzkości, to ja bym się właśnie spodziewał, że to będzie coś, co, co, co odpowie na potrzeby ludzi mhm. uniwersalnie i że, że będzie się rozchodziło po świecie, że to nie będzie coś na zasadzie: No jest ta grupa 50 osób w Alabamie i oni znają jedyną prawdę, a ja niestety nie sprawdziłem tego, co oni głoszą. Sprawdziłem chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm, ale twierdzeń tej małej grupy z Alabamy nie. No i nie będę zbawiony. Nie? Mm -hmm. Raczej możemy mieć intuicję, że prawdziwe objawienie, Bóg zatroszczy się o to, żeby ono docierało do narodów, a nie pozostało tylko w jakiejś malutkiej grupie. Mm -hmm. Więc to w pewien sposób oczywiście nie oznacza, że większość ma rację, koniecznie, tak jak też pastor zauważył chwilę temu, ale to myślę, że stawia w Pewnej uprzywilejowanej pozycji właśnie te największe wiary na świecie, żeby sprawdzić je w pierwszej kolejności, mhm. tak się akurat składa, że chrześcijaństwo jest, jest pierwszą z nich. Mhm. Nie? Ja bym rzucę jedno zdanie, tak. może ono będzie przyczynkiem do y, nadania jakiegoś kierunku naszej, naszej dyskusji, bo w takim ogólnym spojrzeniu na to różne religie. To pamiętam, że Tim Keller użył takiego sformułowania, przynajmniej u niego się spotkałem z tym. On mówi w taki sposób: kiedy, kiedy patrzymy na te różne religie, no to właściwie wszędzie widzimy ludzi, którzy mówią: Ja jestem jakimś rodzajem proroka albo przywódcy religijnego, ja wam wskazuję, gdzie jest Bóg, i jak do niego dotrzeć, mhm. jak go znaleźć. Nie? Kiedy przychodzi Chrystus, on mówi: Ja jestem Bogiem, przeszedłem Ciebie znaleźć. Nie? I myślę sobie, że to twierdzenie yy, no, stawia go w dużej poważnej opozycji w stosunku do innych religii, i teraz musimy się rozprawić z tym twierdzeniem, nie? Albo to, co mówi, jest wirutną bzdurą i w ogóle nie ma o czym rozmawiać, albo jeżeli potraktujemy go poważnie, no to mamy solidne, solidną przesłankę do tego, żeby patrzeć dość sceptycznie na pozostałe religie. Przypominają mi się słowa e, Johna Lenoxa, e, naukowca z, Oxford, e, z Oxfordu, e, który y, gdzieś tam właśnie w jakiejś debacie na temat chrześcijaństwa powiedział, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, a nawet nie jest religią, chyba tak powiedział, z tego powodu, że w chrześcijaństwie Bóg e, poświęcił samego siebie e, i e, żadna inna przynajmniej z tych wielkich religii, religia nie, nie zawiera tego wątku, nie ma tego wątku. A tutaj chrześcijaństwo mówi, to ja, mówi Bóg, podejmuje inicjatywę, to ja przychodzę cię ratować. Tak. I to jest bardzo ważna, istotna różnica w całej tej dyskusji. Tak. No dobra, rozwijając to, co ty, Robert, powiedziałeś, no to kiedy patrzymy na słowa Jezusa, to niektórzy mówią tak, albo traktujemy go jako tego, który wiedział, co mówi i mówił prawdę, Albo traktujemy go jako pomyleńca, mhm. albo traktujemy go jako kogoś, kto kłamie. To znaczy, celowo no, tutaj przyszedł i chce nas wprowadzić w błąd. Jak obronić, albo jak. No, nie, nie jak obronić, tylko jak y, obalić drugie, drugą i trzecią postawę? Czy macie tutaj jakąś intuicję? Filip, ma. <noise> I, ja mam takie ogólne spostrzeżenie, że. Bardzo niewielu ludzi byłoby skłonnych przyznać, że Jezus był pomyleńcem, czy, czy no, mm -hmm. był chory psychicznie mówiąc ładniej. Um, albo że był oszustem. Nie? To znaczy, <laughs> właśnie te trzy opcje <laughs> się przedstawia jako odpowiedź na taki pomysł, że Jezus nie był Bogiem, ale był mądrym nauczycielem, takim mm -hmm. jak Sokrates na przykład. Nie? Um, no i, 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 i ludzie raczej. Nie wszyscy jasne, i to też się troszeczkę zmienia. Y, myślę, że w ostatnich latach, ale w naszej kulturze. Ale raczej, jeżeli ktoś nie przyjmuje boskości Jezusa, no to postrzega go generalnie pozytywnie, nie? Mm -hmm. patrząc na te piękne nauki o nadstawianiu policzka i, i, i miłości do bliźniego. Natomiast jak można by to obalić? Bo w, te, w, tej, w, tym, w tych trzech opcjach, które wymieniłem, ta pierwsza opcja, czyli to, że Jezus mówi prawdę, ona zawiera w sobie to, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Tak. No nie? To, to właśnie te dwie, te dwie są negatywne. Tak. To znaczy, ja bym tak ogólnie powiedział: możesz mieć jakieś wyobrażenie na temat Jezusa, ukształtowane z bardzo różnych źródeł, bo Jezusa się bardzo różnie przedstawia. Weź cztery Ewangelie, które są w Nowym Testamencie. I przeczytaj, i wyrób sobie zdanie na temat Jezusa na podstawie tego. Mi bardzo trudno byłoby dojść do wniosku na podstawie tego, co czytam w tych Ewangeliach, że Jezus jest albo kłamcą, albo że, że, że jest jakimś no, człowiekiem chorym psychicznie. Dlatego, że to, co mówi, mówi w sposób bardzo inteligentny, spójny. Mhm. To, to nie są jakieś takie niezrozumiałe wynurzenia, nie wiem, jakiegoś medium, czy, czy człowieka, który jest na haju. To, to, to naprawdę. I jest spójne, um, przedstawia bardzo wysokie standardy moralne, zarówno wzywając ludzi do przestrzegania pewnych zasad, jak i e, traktując ludzi w mhm. sposób, który naprawdę jest poruszający, kiedy porusza się nad tymi, którzy dla innych nie znaczą nic. Um, jeżeli dla kogoś bardziej wiarygodne jest takie wyobrażenie, że ten człowiek był, e, był wariatem albo był kłamcą, no to niech ten ktoś tak uważa, ale dla mnie to by było nie do przyjęcia. Mhm. Prędzej byłbym skłonny przyjąć, że po prostu ten obraz, który jest w Ewangeliach, jest mitem. Mhm. Że, że to jest jakieś wyobrażenie idealnego człowieka, ale nie, że Jezus z Nazaretu taki, jaki jestem przedstawiony, a tak. z kłamcą albo, albo wariatem. Z drugiej strony, powiedzenie o Nim, że no to był taki dobry człowiek, albo dobry nauczyciel. No to drugi Sokrates. Tak, tak. No, myślę, że też jakby nie opisuje nam wszystkich danych, informacji, które mamy o nim, które jakby składają się w jedną całość i tworzą spójny obraz Chrystusa w Ewangeliach. I tu szczególnie mam na myśli jego wypowiedzi tego typu. Zanim Abraham był, ja jestem tak. Mówi, nie? Tak. Albo mówi, widziałem, jak szatan, jak błyskawica został zrzucony z nieba. Ktoś mógłby zapytać, ale. Gdzie byłeś wtedy? Na czym stałeś? No. Wiemy z perspektywy biblijnej, że to jest coś, co przed stworzeniem świata miało miejsce. Albo Jezus zwraca się do Izraelitów i mówi: Posyłałem do was proroków, mędrców, a wy ich zabijaliście. Więc kim jest człowiek, który mówi w taki sposób? Ten obraz, że to jest no, taki dobry nauczyciel, dobry rabin żydowski, lepszy niż jakikolwiek inny, no bo jednak jego nauka przetrwała dwa tysiąclecia, no nie wyczerpuje tego obrazu. Nie? Ja, ja chcę wam powiedzieć, co e, dla mnie było takim ostatecznym e, albo bardzo, bardzo silnym argumentem mhm. e, w dyskusji o religiach e, z martwych stanie. To znaczy, jeżeli, w gruncie rzeczy wydaje się, że jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że zmartwychwstanie miało miejsce, jeszcze dorzucimy ten, ten element, że starotestamentowi prorocy zapowiadali to, co się wydarzy. I to poł... się wydarzyło. I, to się wydarzyło mhm. i połączymy to, to jakby to w jedno, no to no jest to bardzo, bardzo silny argument. Mhm. I to więc... jest to konkretnie, Tak. To, to jest konkretne wydarzenie. Jeżeli Jezus jest postacią historyczną, a historycy powszechnie przyjmują, że tak, mhm. no to coś tak wielkiego, co miałoby się wydarzyć w jego życiu, a właściwie już po jego życiu, to, to powinno dać się weryfikować historycznie. Mhm. I, i, I to właśnie jest ważną częścią odpowiedzi na to, co wspomniałem chwilę temu, że no dobra, ale może to jest mit, mhm. może to jest taki idealny człowiek, ale po prostu zmyślony. Tak. No ale mamy konkretne fakty na temat Jezusa, co do których historycy również niewierzący mhm. się zgadzają. I bardzo mnie przekonuje właśnie to, to, to podejście, że tak naprawdę zmartwychwstanie Jezusa jest jedynym, jedyną no powiedzmy, teorią, która wyjaśnia wszystkie te fakty. Mhm. To znaczy to, że najczęściej się podaje takich pięć, jak króciutko wymienię, że Jezus naprawdę umarł na rzymskim krzyżu, to, to historycy powszechnie się zgadzają, że tak było, um, że jego uczniowie po jego śmierci, uczniowie to znaczy nie ci, którzy w niego uwierzyli wieki później, tylko ci, którzy z nim chodzili, tak. którzy uczyli się od niego jako od rabina tak przedtem, że ci uczniowie byli potem przekonani, że on powrócił do życia, e, więc to nie jest tak, że to się ukształtowało wieki później, tak takie przekonanie u jego naśladowców. E, to, że nawrócił się na wiarę w Jezusa Paweł, który był wrogiem, Chrześcijaństwa, więc, więc nie był pozytywnie ustosunkowany wstępnie do, do mm. przyjęcia tej idei, że Jezus martwy wstał. To, że nawrócił się Jakub, czyli bliski krewny, zależy jak to rozumieć, my byśmy powiedzieli pewnie brat przyrodni Jezusa, czyli człowiek, który był sceptykiem za jego życia i nie uznawał go za Mesjasza, i Nowy Testament mm. o tym mówi bez żadnych ogródek, ale po śmierci Jezusa uznaje, że on rzeczywiście zmarłych wstał. Tak. I piąty element, który nie jest już przyjmowany przez zdecydowaną większość historyków, natomiast myślę, że, że da się to historycznie też uwiarygodnić czy dowieść. To znaczy, że grób Jezusa w poranek wielkanocny rzeczywiście był pusty. Może jego ciało zostało ukradzione, może stało się z nim cokolwiek innego, ale wygląda na to, że grób był pusty. I, i, i różne teorie się pojawiają, nie? To znaczy, no może uczniowie zawiązali spisek. I ukradli ciało, i przekonali świat, że on zmartwychwstał. A może mieli halucynację, że go widzą żywego? A może pomylili groby i poszli do pustego grobu. No i moja ulubiona, Jezus przeżył ukrzyżowanie i potem po trzech dniach sam się wydostał z grobu, i hmm. dał się poznać jako Pan życia i śmierci. Nie? No to, to jest najciekawsze, ciekawe, że ktokolwiek może w to wierzyć. Ciekawe, że zdobyła największą popularność, najmniej prawdopodobna z ludzkiego punktu widzenia możliwość, czyli on z Marcyksta. Tak. No, nie dzieją się takie rzeczy. Tak. Mhm. I ci, ci, którzy twierdzili, że go widzieli żywego, a to byli ludzie bardzo różni, obojga płci, różnych stanów, nawet różnych narodowości, w pewnym momencie już. E, dawali się potem za to zabijać nie? w pierwszym wieku. I, I rzecz w tym, że każda z tych teorii, jedne są lepsze, drugie są gorsze. Ta o Jezusie przeżywającym ukrzyżowanie jest najgorsza, moim zdaniem, naj, najbardziej absurdalna. One zawsze wyjaśniają część faktów. Mhm. Ale kiedy próbuję i kiedy wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, mhm. że wszystkie te rzeczy, no po prostu ten, ten obraz nie spina się. nie? Mhm. I znaczy w stanie naprawdę wydaje się być jakkolwiek dziwne, cudowne, nieprawdopodobne to jeżeli tylko nie mamy tego takiego uprzedzenia wstępnego na samym początku, że no nie no, ale cuda się nie zdarzają. To jest niemożliwe, żeby Bóg kogoś wskrzesił. Nie? Jeżeli nie mamy tego uprzedzenia, to naprawdę zmartwychwstanie okazuje się być niesamowicie prawdopodobne nie? w obliczu tak. tych faktów. Ciekawe, bo to jest taka, mi to przypomina takie dyskusje, jak czasami okazuje się, że policja powiedzmy, albo jakiś tam wydział Schwytali jakiegoś strasznego przestępcę. I okazuje się, że to był na przykład mój sąsiad. Ale on był taki miły. On zawsze mi dzień dobry mówił. To w ogóle się kupię. Nie, To niemożliwe, żeby to było. No, to na pewno nie było. on. I teraz taka osoba, gdyby zasiadała, e, powiedzmy, w ławie przysięgłych, nie wiem dokładnie, jak tutaj tak. ta procedura wygląda, no to ona by rękami i nogami broniła e, przed. Takim wyrokiem tego człowieka i stwierdził, że to, to jest niemożliwe. Innymi słowy, nawiązując do właśnie kwestii zmartwychwstania, no to ponieważ cuda się zgadzają, to jakby będę całym sobą bronił tego, ale wszelkie przesłanki, wszelkie argumenty, które mi przedstawiacie, nie mają znaczenia, bo cuda się nie zgadzają. Tak samo w tym procesie kryminalnym, o którym mówimy, Wszelkie argumenty, które mi przedstawiacie, są nieprawdziwe, ponieważ on jest miłym człowiekiem. On naprawdę codziennie mi mówi dzień dobry. To jest niemożliwe, żeby on był takim złym człowiekiem. No tak. No to Panowie, zobaczcie. Jakby mamy tę perspektywę właśnie zmartwychwstania, które wydaje się być tym takim ostatecznym dowodem, yy, mówiącym o tym, że Jezus był tym, za kogo się podawał. No ale spotykamy teraz ludzi, którzy mówią tak, Jezus faktycznie był tym, za kogo się podawał, jest Bogiem, ale mówienie o tym, że inne religie albo inne światopoglądy są z góry, skazane na porażkę, jest niewłaściwe, nawet, nawet według słów samego Pana Jezusa. I tutaj chciałem Wam przytoczyć fragment e, z Ewangelii Jana, e, kiedy Jezus mówi: Tak, mam, mam inne jeszcze owce, które nie są z tej owczarni, także i te muszę przeprowadzić. Będą słuchały Mego głosu, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. No i e, powszechnie znany pogląd, może niekoniecznie jakoś mocno popularny, ale znany, mówi o tym, że ta jedna owczarnia i ten jeden pasterz to będzie pod koniec czasów. Natomiast te owczarnie pozostałe, do których on miał pójść Jezus, to mogą być właśnie Żydzi, muzeumanie, buddyści albo wszelcy inni. No trzeba w kontekście to odczytywać zawsze. Nie? Znaczy każdy... Nie, 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 nie tylko każdy fragment Biblii, w ogóle wszystko, każdy tekst, trzeba czytać w kontekście. Ale ja bym chciał, żeby to znaczyło jednak to, co złożył. No właśnie, to tak ładnie brzmi, nie? że no, ta owczarnia hinduizmu, no to tam Pan Jezus też, to są Jego owce, nie? na przykład. E, natomiast sama Ewangeliana to jest, jeżeli się nie mylę, rozdział 10. Ewangelii Jana w, w kolejnym rozdziale, i wchodzimy już mocno w temat Wielkiego Piątku, tak. tego dzisiejszego <noise> święta. W kolejnym rozdziale, kiedy czytamy o tym, jak żydowscy przywódcy religijni właśnie planują to, żeby doprowadzić do śmierci Jezusa, bo widzą w nim zagrożenie i dorabiają sobie do tego, do tego takie uzasadnienie, że no. Jeżeli go nie powstrzymamy, to my wszyscy zginiemy tutaj. To po prostu Rzymianie nas zaraz mhm. zaatakują, bo stwierdzą, że my pozwalamy na działalność jakiegoś wywrotowca. Tak? I występuje arcykapłan Kaifasz, który nam się pewnie źle kojarzy w kontekście Wielkiego Piątku i bardzo słusznie, który mówi: Wy nic nie rozumiecie, no to chyba lepiej, żeby ten jeden człowiek zginął za wszystkich. Ale tak? mm -hmm. nie żeby cały naród zginął. I Ewangelista Jan, który przekazuje te słowa, mówi, że w, w tych słowach Kajfasza on sobie nawet nie zdawał z tego sprawy, tak. ale była głębsza prawda, że rzeczywiście Jezus miał umrzeć za cały naród, po czym Jan dodaje, i nie tylko za naród, ale też po to, żeby zebrać w jedno, rozproszone dzieci Boże. Mm -hmm. Więc dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo tutaj jest dokładnie jakby ta, ten, ta sama nie wiem, struktura wypowiedzi, czy to mhm. konstrukcja, że Jezus umiera za jakąś grupę, ale nawet nie tylko za tę grupę, ale za te wszystkie dzieci Boże, żeby je zebrać w jedno. No ale co jest tutaj tą pierwszą grupą, poza której granicę Jezus ma, ma wyjść? Izrael, naród izraelski. Mhm. Nie? I od początku Starego Testu... No, no tak, właściwie można powiedzieć, że od początku Starego Testamentu widzimy to, że Bóg ma ten, ten swój lud, tę swoją owczarnię. On jest pasterzem narodu izraelskiego. Nie? Ale są też te proroctwa, że wiara w tego Boga Izraela się rozprzestrzeni po wszystkich narodach. Mhm. Więc Ewangelia Jana to zapowiada. No tak, Jezus nie tylko przychodzi do owiec z tej owczarni, owczarni Izraela, ale też do wszystkich innych narodów. I myślę, że to jest kontekst Nowego Testamentu, nie ten kontekst, z którego nie powinniśmy tego wyrywać. Że tu nie chodzi o to, że Jezus mówi, to, w co wy wszyscy wierzycie, to jest okej, okay, tylko raczej ja przychodzę po to, żeby was wyciągnąć z ciemności, w której tkwicie. No, sama Biblia tak to przedstawia. I zgromadzić w jednej owczarni. I tą owczarnią jest, no, jestem przekonany, Kościół. Jeden Kościół. No właśnie, i, i odpowiedź Chrystusa nie jest taka, i dlatego powinniście być tolerancyjni dla tych innych religii, bo to, wiecie, no wy jesteście z tego domu tutaj najbliżej Pana Boga, ale oni też tam jakieś pojęcie na, na mój temat posiadają, więc bądźcie tolerancyjni. On mówi, nie, dlatego idźcie i zwiastujcie im Ewangelię, żeby oni się nawrócili, żeby przyjęli, nie? Ale jeszcze raz z takiego, powiedzmy, metodologicznego punktu widzenia zastrzeżenie, które warto, na które warto zwrócić uwagę, to to, że my wszyscy mamy swoje preferencje i swoje uprzedzenia. Mamy pewne rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były prawdą, i pewne rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby były prawdą. I one bardzo mocno wpływają na nasz sposób myślenia. I to nawet to takie ostatnie wydarzenie papież Franciszek, jak to Franciszek mówi w pewnym momencie, no wiecie, no to nie jest dogmat, ale ja to tak, tak sobie wyobrażam, tak, tak bardzo bym chciał, żeby piekło jednak było puste. Nie? I sprzedaje takie, takie informacje, które są kompletnie niebiblijne. Pa, papież Franciszek jest chyba już problemem dla samych tak, katolików. Oczywiście. oczywiście. Ale cho chodziło mi tylko o tak, zwrócenie uwagi tak. na tę kwestię: to, że ja bym coś bardzo chciał albo czegoś bardzo nie chciał, no to, to nie może wpływać na naszą ocenę sytuacji. Jak myślicie, skoro Jezus jest odpowiedzią na. Wszystkie wyzwania ludzkości. No, i Jezus jest prawdziwy i jest prawdą. To dlaczego świat nauki, a w szczególności teraz myślę o całej przestrzeni psychologicznej, ale w ogóle świat nauki, i mm. psychologii nie rozpoznaje tego, kto jest prawdziwy. No bo też y, nauka rozumiana, y, w taki sposób, w jaki myślę, że większość ludzi rozumie naukę, czyli narzędzie, czy spektrum najróżniejszych narzędzi do opisywania otaczające na rzeczywistości e, powinna ostatecznie odkryć w Jezusie tym, kim jest. A jednak tak się nie dzieje. Wiesz, co, to kilka wątków tutaj jest. Po pierwsze, ja jak, co mam na <laughs> myśli, mówiąc nauka, e, bo historia, teologia to też są nauki. Nie? Ale kiedy padają tego rodzaju zdania... To myślę, że najczęściej osoby mówiące w ten sposób mają na, na myśli nauki ścisłe. Natomiast cechą nauk ścisłych jest to, że one się nie zajmują rzeczami e, no innymi niż te, które da się zmierzyć, zważyć, zbadać w bezpośrednim kontakcie. Więc, jakby nauka z samej definicji nauki ścisłe nie zajmują się sprawami e, bytów nadnaturalnych. No bo to. Wychodzi poza obręb tego, czym nauka się zajmuje. A drugim elementem, który w tym kontekście warto byłoby wspomnieć, jest to, że jest bardzo, bardzo wielu naukowców, którzy są ludźmi wierzącymi, w sensie biblijnie wierzącymi. Mhm. Zmienia się tylko to, co widzimy na przestrzeni czasów. Proporcja pomiędzy naukowcami od tych przedmiotów ścisłych w stosunku do na przykład biologów. Kiedyś było więcej biologów wierzących, mniej fizyków, a teraz jest więcej fizyków wierzących i mniej, mniej biologów, na przykład nie? To, to, to się zmienia. Natomiast trzecia rzecz, która myślę, że jest istotna w tym kontekście, to jest powiedzenie, to nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tych preferencjach i skłonnościach, znaczy preferencjach i uprzedzeniach, które mm -hmm. mamy do, do prawdy, jest takie, że my nie chcemy, żeby Jezus był Bogiem. No bo jeżeli Jezus jest Bogiem, to znaczy, że Bóg w ogóle istnieje. Jeżeli Bóg istnieje, no to poważnie zmienia się mój stosunek do życia, do rzeczywistości, do bliźniego, do Boga, do stosunku do przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest Generalnie, kiedy mówimy o, te, o tym naszym dzisiejszym temacie, czyli czy naprawdę chrześcijaństwo jest tą jedyną prawdziwą religią, czy naprawdę Jezus tym jedynym, jest tym jedynym prawdziwym nauczycielem, za którym warto byłoby pójść, to ja myślę, że to jest, to jest jakby połowa pytań, które chyba sobie zadajemy i dzisiaj mam wrażenie, że to... To, to drugie pytanie, o którym zaraz powiem, wybrzmiewa coraz głośniej. To jest pytanie o to, a po co nam w ogóle jakikolwiek religijny przywódca, czy tam religijny założyciel, czy, czy w ogóle zbawiciel, tak to nazywamy w chrześcijaństwie? No, a nie, a może na, mając za sobą już e, chyba 40 minut tego nagrania, możemy nawet to pytanie bardziej skonkretyzować. Po co nam Jezus? No właśnie, no właśnie. To, też... z... to jest dobre pytanie, które możemy zadać w Wielki Piątek. Po co nam Jezus? No właśnie, mówi? bo jeżeli, jeżeli patrzymy na karty biblijne, które opisują nam Jezusa, który przychodzi jako nauczyciel, więc najpierw jest w miarę bezpiecznie, bo on tylko uczy, kom... no, kompromituje tych, tych skorumpowanych i obłudnych nauczycieli, którzy tam się pojawiają wokół niego, ale w pewnym momencie on zapowiada swoją śmierć i mówi, że ta jego śmierć, zresztą Jan Chrystyl też o tym wspominał, będzie tak jak w Starym Testamencie składane było ofiary za grzechy popełniane przez ludzi, czyli zamiast człowieka mógł umrzeć jakiś zastępczy obiekt, w tym przypadku jakiś tam baranek, człowieczka. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, żeby umrzeć za, za was. Nie? No i to jest taka myśl, którą, która jest oczywista w Nowym Testamencie, ale dzisiaj z perspektywy XX-XXI wieku my patrzymy na to i mówią, jedyne zbawienie, którego potrzebujemy, jedyny ratunek, którego potrzebujemy, to jest ratunek od takich ludzi, którzy będą nam mówili, że my potrzebujemy ratunku od naszych grzechów. Hmm. My nie potrzebujemy takich ludzi, nie potrzebujemy żadnego ratunku. My sami chcemy być swoimi panami, no ale to przypominałem mi się różne postacie, już nawet nie będę wymieniał tych nazwisk, które mówiły o tym, że ja sam pokonam tego raga, dajcie mi święty spokój. No i potem tę, tę. umierali, jeden, drugi, kolejny, więc to, to się tak nie da. My to na by... ratunku i tu może dodam jeszcze jedną rzecz, znaczy jeden taki obraz, ilustrację, którego w postaci cytatu, Wisławie Szymborska, która w, w którymś swoim wierszu napisała tyle wiemy o sobie, na ile nas wypróbowano. Mhm. I chodzi o to, że generalnie, i tu myślę, w kontekście Wielkiego Piątku warto o tym wspomnieć, my jesteśmy w sensie duchowym z perspektywy boskiej w dużo gorszym stanie, niż nam się wydaje. I naprawdę my niewiele wiemy o sobie. I tu jeden przykład jeszcze bym dał taki to taka moja refleksja, e, słysząc różne informacje, które dociera, docierają z czasów wojny, czy tutaj zaraz za wschodnią granicą, czy nawet na terenie e, e, Palestyny. Ludzie wracają z wojny, żołnierze, z traumą. Mhm. I chyba rzadko się mówi o tym, że jednym z elementów tej traumy jest nie tylko ogrom zła, które widzieli, które działo się na ich oczach, Tego, ale ogrom zła, do którego oni sami byli zdolni. Tak. I nagle w tych sytuacjach, kiedy jakby masz możliwość czynienia najohydniejszych rzeczy i nagle odkrywasz w sobie tą skłonność, że ty jesteś w stanie to zrobić, mhm. jest czymś, co po prostu jest tak rozczarowujące, ale właśnie dlatego my potrzebujemy Wielkiego Piątku. Dlatego potrzebujemy Chrystusa, który przychodzi i mówi, właśnie dlatego potrzebujesz mnie, bo sam nie jesteś w stanie sobie poradzić, ale ja przychodzę, żeby cię ratować. Umieram z ciebie, żebyś mógł żyć. Nie? I mhm. to jest to jest istota tego święta. Nie? Filip, ostatnie pytanie. W kontekście już świąt. Zawsze zawsze w debacie publicznej toczy się dyskusja, które święta są ważniejsze, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. Nie, nie mówmy teraz o Bożym Narodzeniu, ale chciałem się zapytać, dlaczego dla nas, dla baptystów, Wielki Piątek jest tak szczególnie ważny. Dla tych, którzy nie wiedzą, dodam, że w ustawie, nawet w ustawie która reguluje relacje pomiędzy Kościołem Baptystów a państwem polskim, wpisane jest, że Wielki Piątek dla baptysty jest dniem wolnym. To znaczy, że może, może traktować to jako dzień wolny od pracy. Dlaczego Wielki Piątek jest tak szczególnie dla nas ważny? Ważniejsze wydaje się nawet niż, niż niedziela Wielkanocna. Mhm. Ja bym może nie przeciwstawiał tego niedzieli Wielkanocnej, no. ja bo, ja to bardzo jest, bardzo bo to jest jedna całość, nie? <laughs> Śmierci i stanie. A dlaczego jest tak ważny? Bo na tym się skupiamy jako na podstawie naszej nadziei. Mhm. Że oczywiście. Narodziny Chrystusa, mówiąc się do Bożego Narodzenia, właśnie wcielenie tak, to, że on staje się człowiekiem, to jest niezwykle ważne, staje się jednym z nas. Ale to by samo w sobie nam jeszcze nic nie dało, gdyby nie to, że On właśnie, utożsamiając się z nami, ponosi naszą winę, naszą karę. I to się właśnie dzieje w wielki piątek. Nie? I kiedy patrzymy na, na, na to, co Jezus zrobił na krzyżu, dla nas to, to jest podstawa, na której ja się mogę oprzeć, w tym, żeby. Mieć przekonanie, że będę z Bogiem po śmierci i, mhm. i przez całą wieczność. Nie? nie przez to, co ja robię, nie przez to, że Jezus rodzi się jako taki piękny przykład i dobry nauczyciel i głosi swoje nauki. No i niestety zabili go, nie spodobał się ludziom, trudno, no ale takie piękne rzeczy przekazał. No to teraz, jak ja będę je przestrzegał, to dzięki temu sobie zdobędę życie wieczne. No właśnie to wszystko. Nic, w niczym by nam nie pomogło, gdyby nie to, że on staje w naszym miejscu i umiera za nas. Dzięki temu my możemy żyć z Bogiem, żyć zgodnie z tym celem, do którego zostaliśmy stworzeni. Więc tutaj ta sprawiedliwość się dokonała, tutaj jest źródło łaski dla nas. To jest po prostu centrum chrześcijańskiego życia i wiary. Wielki Piątek. Ja bym chyba podkreślił jedną rzecz, o której Filip wspomniał, ale on, myślę, że ona jest warta. Może oddzielnej audycji, nawet, że Wielki Piątek i Święta Wielkanocne w ogóle pokazują nam, że tu jest gra o wieczność. To nie jest o lepsze życie tutaj, teraz na Ziemi, chociaż te zasady chrześcijaństwa, które przyjmujemy, one mają pozytywny wpływ na nasze życie. Natomiast my tutaj gramy o wieczność i to jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inna skala. No właśnie. I może na zakończenie tej naszej audycji y, warto zacytować słowa apostoła Jana, które y, y, zapisał, ale już w swoim liście, y, pierwszym liście Jana, i mówi tak: o Oto napisałem do Was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, abyście wiedzieli, że macie życie że macie. wieczne. Tak, że macie życie wieczne. Zatem pewność ratunku, pewność zbawienia, którą mamy. Ona nie bierze się z tego, że jesteśmy sprytni, przebiegli i bardzo mądrze. Tylko dlatego, że właśnie wydarzyło się coś bardzo niezwykłego tam na Golgocie i właśnie dzisiaj to wspominamy. Panowie, bardzo dziękuję za tę audycję. Dzięki. Dzięki. A wszystkim tym, którzy teraz nas oglądacie, oczywiście prosimy o to, żebyście udostępnili, skomentowali, polajkowali, ale też przyjmiecie życzenia, żebyście albo żebyśmy byli w stanie rozpoznać, dlaczego ta noc okazała się wielką. Wszystkiego dobrego.